Anna Koźmińska nie żyje. Zmarła Anna Koźmińska. Miała 101 lat. Nie żyje Anna Koźmińska. Najstarsza sprawiedliwa wśród narodów świata odeszła w Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Informację podał portal Polscy Sprawiedliwi. 22 maja skończyłaby 102 lata. Żegnamy Annę Koźmińską 1919-2021, najstarszą na świecie sprawiedliwą wśród narodów świata, przekazał w poniedziałek portal Polscy Sprawiedliwi, należący do Muzeum POLIN. Odeszła 24 marca 2021 roku, w Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, w wieku niespełna 102 lat, poinformowano. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba szlachetna, odważna, niesłychanie skromna i życzliwa. Żegnając ją, przypominamy ponownie historię pomocy udzielanej podczas zagłady w Częstochowie przez panią Annę i jej macochę, Marię Koźmińską z domu Hoffman, żydowskiemu chłopcu, Abrahamowi Jabłońskiemu, dodano w pożegnalnym wpisie, w którym przypomniano, jak Anna i jej matka pomagały Żydom podczas wojny. Podczas okupacji niemieckiej Anna Koźmińska, zwana Hanką, wraz ze swoją macochą, Marią Koźmińską z domu Hoffman, udzielała pomocy Żydom w Częstochowie. Jesienią 1942 roku Koźmińskie zaopiekowały się 8-letnim Abrahamem Jabłońskim, żydowskim chłopcem, który wydostał się z częstochowskiego getta dzięki wspólnej akcji własnej rodziny oraz znajomych Polaków. Mimo tak zwany złego wyglądu funkcjonował poza gettem całkowicie jawnie, a nawet był ministrantem w klasztorze ojców Paulinów na Jasnej Górze. U Koźmińskich ukrywał się do stycznia 1945 roku. 11 lutego 1991 roku Maria i Anna Koźmińskie zostały uhonorowane przez Instytuty Adwashem w Jerozolimie tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W 2016 rok Anna otrzymała także przyznany przez prezydenta RP Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Pogrzeb Anny Koźmińskiej odbędzie w kościele pod wezwaniem świętego Karola Borromeusza na Starych Powązkach w Warszawie, we wtorek o godzina 14. Po nabożeństwie żałobnym nastąpi odprowadzenie zmarłej do grobu rodzinnego na cmentarzu powązkowskim.